Zastanawialiście się kiedyś, czy nieskończone Tsukuyomi tak naprawdę było złe? Prawdopodobnie nie, aczkolwiek ja po obejrzeniu kilka miesięcy temu filmiku z kanału Śmiem Wątpić, trochę o tym rozmyślałem. Chciałbym dziś Wam przedstawić moje odczucia dotyczące właśnie tej techniki i zastanowić się nad jej przebiegiem. Zacznijmy od tego, że całe anime jest przystosowane pod głupią filozofię Naruto i nie zastanawiając się nad jego wyborami, możemy mylnie pomyśleć, że to właśnie tytułowy bohater ma rację. Otóż według mnie bardzo często przedstawia się to kompletnie odwrotnie. Czym było nieskończone Tsukuyomi? Jest to technika, dzięki której Madara chciał wciągnąć wszystkich ninja w swoje genjutsu i ich kontrolować, ale nie w całkiem złym tego słowa znaczeniu. Jedyną wadą, jakiej się wyszukałem, jest to, że osoby, które zostały w tym genjutsu uwięzione, zamieniały się w Zetsu, ale do tego przejdziemy później. A więc jeśli dana osoba została uwięziona w nieskończonym Tsukuyomi, to co się z nią działo? Jak już powiedzieliśmy przedtem, po pierwsze zamieniał się w białego Zetsu, ale sama osoba zapadała w wieczny sen, w którym żyła tak, jakby to był normalny świat i spełniały się jego wszystkie marzenia. A więc czy na pewno to był zły pomysł? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Powiedzcie szczerze, kto z Was nie chciałby być wiecznie szczęśliwy? Każde Wasze marzenie się spełni i raczej nie w taki sposób, że od razu byście mieli wszystko naraz, już pierwszego dnia wszystko Wam się znudzi. No chyba, że właśnie tego chcecie, aby się spełniło od razu. Prócz Tenten, która była w pewnym stopniu odporna na tą technikę, każda inna postać była szczęśliwa z jakiegoś powodu. Każda miała własny świat podporządkowany jej samej. Na przykład Kiba chciał być Hokage i nim został, mimo tego, że w prawdziwym życiu prawdopodobnie nie miałby nigdy na to szans. Możecie powiedzieć, dobra Eliasz, ale ludzie tam nie mieli nad sobą kontroli. No właśnie, to jest błędne patrzenie na to wszystko. Dlaczego? Bo ludzie złapani w genjutsu mogli robić co chcą i wszystko im się udawało. Każda pojedyncza rzecz. Po prostu reszta osób w tym świecie nie miała nad sobą kontroli, ale główna osoba w tym świecie o tym nie wiedziała. Jedyne co mnie martwi w tej technice to to, że nie wiem czy jest możliwość wiecznie bycia szczęśliwym, bez chociaż małych porażek, które nam to pokażą, żeby doceniać te pozytywne rzeczy. Z drugiej strony mogłoby to działać tak, że skoro ja tak uważam, to w moim genjutsu właśnie działoby się w ten sposób. Nasuwa się też pytanie, co gdy prawdziwe ciało zmieni się w Zetsu? Koniec genjutsu? Raczej nie. W końcu jasno jest powiedziane to, że to jest wieczna iluzja. Teraz zadajcie sobie pytanie, o czym marzycie? I pomyślcie, jak fajnie byłoby, gdyby to się spełniło. Oczywiście człowiek jest już tak skonstruowany, że za każdym razem jak coś osiągnie, chce więcej lub czegoś innego. Przykład? Proszę bardzo. Dajmy na to mnie. Kiedyś nie wierzyłem, że będę miał chociaż 1000 subów. Teraz mam prawie 7 i jest to mało. Druga sprawa jest taka, że kiedyś przy ciekawostkach z Naruto cieszyło mnie, że jest 1000 wyświetleń przez miesiąc. Aktualnie jestem zawiedziony, jeśli nie ma 1000 przez kilka godzin od wrzucenia. Powiecie teraz, halo Eliasz, ale jesteś skąpy. Nie, tutaj nie o to chodzi. Sęk w tym, że standardy się zmieniają wraz z tym, co posiadamy lub posiadaliśmy. W największym boomie mojego kanału, gdy potrafiłem wrzucać ciekawostki za ciekawostkami, które nabijały w godzinę nawet 1000 wyświetleń, przez jakiś czas się z tego cieszyłem, po czym uznałem to za standard. Teraz pomyślcie, że będąc na moim miejscu i byłbym w tym całym genjutsu, robiłbym dla Was filmiki, a oglądający mnie by mnie wspierali, a i wyświetlenia rosłyby raz po raz. Widziałbym progres, a nie spadki i tym podobnie. Oczywiście myślę, że z perspektywy człowieka, który miał wzloty i upadki, taki skok o 1000 subów w dzień byłby całkowicie głupi i zniszczyłby to wszystko. Ale jeśli świat miałby działać jak marzenia, to sądzę, że byłby dopasowany pod to, aby otrzymywać wszystko krok po kroku, bez wielkich dołów i tracenia chociażby osób. Uznajmy, że próg, który chciałbym osiągnąć, to 1000 subów, a później już by mnie to nie cieszyło, więc znalazłbym sobie coś innego. Ale to są tylko domniemania, dajmy sobie przykład, który wydarzył się w prawdziwym życiu. Zawsze byłem fanem komputerów, niestety zawsze ten komputer miałem słaby, a gierki, w które chciałem grać, zazwyczaj mi lagowały. Poszedłem do pracy, zarobiłem na mocny komputer, na którym pójdzie mi wszystko, co chcę, żeby mi poszło. Cieszyłem się z tego chwilę, myślę, że coś koło tygodnia,
To nie jest tak, że teraz go nie używam, czy nie doceniam tego, że mi wszystko pójdzie. Po prostu znalazłem sobie inny cel, a to, że mam ten komputer, jest dla mnie normalnością. Pewnie i wy znajdziecie w swoim życiu coś, co kiedyś chcieliście bardzo, a teraz jak już to macie, to nie jest to jakieś super. Może to być jakaś rzecz, a może to być status społeczny. Śmiem wątpić, przytoczył jeszcze jeden argument o tym, że każdy, który wyszedł z tej iluzji, cieszył się z tego, że wyszedł stamtąd i uważa to za po prostu nieracjonalne. Ja się z tym zgadzam w 100%. Bo czy wy nie mieliście nigdy super snu, w którym coś wam się udawało, lub nadzwyczajniej w świecie był to z jakiegoś powodu super sen, a gdy się budziliście, byliście choć trochę zawiedzeni, że to tylko sen? Ja tak miałem. Dajcie znać, co myślicie o tym moim filozoficznym podejściu do odcinka. Wyszło mi się całkiem niecodziennie. Czy według was nieskończone Tsukuyomi jest czymś złym? Podajcie za i przeciw. Trzymajcie się, na razie, cześć!